Cześć moi mili, z tej strony Mr. Pariba i witam was już w, jeżeli dobrze kojarzę, szóstym odcinku z serii Grand... No dobra, mówiąc krótko, GTA 5. Jak wam obiecałem, że poza odcinkami, że między odcinkami skończę tutaj tą szkołę latania. Niestety przez tą awarię tego nie zrobiłem. I ten film miał być w nocy, a jednak go nie było. W ogóle przepraszam, że tak późno on będzie, ale no niestety... No... Przepraszam za to. Nagle się okazało, że muszę pobrać aktualizację po dodatkowym formacie. No, formacie, po instalowaniu systemu na dysku SSD. Więc... No... Niestety przykro mi, że będzie dzisiaj później. Ciekawe jak mi teraz tutaj pójdzie. To, tak bez rozgrzewki lecę. Pamiętam ostatnio, to ja chciałem sobie zaszaleć i latałem pod mostami. Ale tym razem będę latał nad. Ledwo. Ledwo, ale się udało. Dam radę. Tutaj sporo, za dużo czasu straciłem. Ale jeszcze mam ponad minutę. Jeżeli szybko to zrobię, no to jeszcze będę miał dużo czasu na wylądowanie, a u mnie to jest długo trwa. Dobra, 50 sekund. Dam radę. Ja z początku myślałem, że wystarczy to wszystko zrobić, a to nie, to trzeba na złoto. Ajajajaj. Gdzie to jest tutaj? Dobra, 10 sekund. Dobra. No dobra, na wszelki wypadek niech będzie, ale udało mi się tym razem złotko. Te piękne złotko. Dobra, teraz szybki lot śmigłowcem, gdzie ja znowu muszę wylądować. Albo nie. Jakoś mi się to uda. To co ty koleś mówisz. Tylko nienawidzę jak on to komentuje. Wiem, że wymiatam. Kurczę, nie wiem dlaczego chcę wchodzić na ręcznym. No, w górę, w górę.
Dawaj! Dobra, jest. Ja tutaj się zmieszczę i tam też muszę. Oj, ledwo. Ja chyba jednak muszę wylądować. Raczej nie zdążę. No szkule. To tylko przez to lądowanie. Jeszcze raz. Tym razem musi mi się to udać. Dobra, zaliczyło, dobrze. Jak na razie idzie mi chyba całkiem nieźle. Aj! Kurde. Czy mogę to jakoś powtórzyć? Powtórz mi. Nie, nie, nie mogę. Kurde. Przez ten most. Zacząłem o niego. No, i teraz umrę. Powtórz. Remember, this course is all about speed. To maximize acceleration, keep the nose of the helicopter tipped. Just bear in mind that you're also losing altitude when the nose is pointed down. Kurczę, gdybym był nieco niżej ustawiony. Dajcie mi się na razie skupić, dobra? Czy 10 minut się męczy nad dwoma zadaniami?
teraz skup się. Dobra, jest. Najtrudniejsze chyba już za mną. Teraz mam na to około 15 sekund. Brawo! Nareszcie się udało. Super, ja jestem z siebie dumny. Teraz jeszcze skok do celu. Dobra, skoczę już. Nie wiem dlaczego przerwało mi nagrywanie. Wiem, że było gdzieś około 10 minut, no to odliczę je od normalnego czasu. Ale nie wiem, co się stało, że... Gdzie jest moje auto? Dlaczego tam, jak było ono tu? Dobrze pamiętam. Rockford Hills. Dobra, pomiń. Ale koszty mnie nie obchodzą akurat. Tak ciągle patrzę, czy mi się nagrywa, czy nie. Okay, buddy, there you go. Nie wiem, przełączę się na Trevora. No dobra, chociaż tyle. Tak to bym chyba cięcie robił. Dobra. No to jest przygotowanie. Muzyka akurat była fajna, tylko szkoda, że musiałem ją wyłączyć. No, może dla was nie, ale ja tak i słucham. No dobra. Dobrze. Jakieś wyścigi wodne. Może później. Po napadzie. Ale się zdygałem. Myślałem, że się zmieszczę. Ja byłem tego w 100% pewny, ale się nie zmieściłem i się zdziwiłem. Nie, dobra, jadę. Policja mnie nie... Dobra, mnie nie goni, więc...
wszelki wypadek. Dobra, wezmę strzelbę. Czysto. No ej. Trevor. Tak ja będę. O. Pisk dziwny mnie jeszcze w nerwie. Czy te prądy morskie. Tym razem już pod wodą. Będziemy płynęli.
Fajnie, super, bardzo fajnie. Amerika Truck Simulator w GTA, no normalnie. It's around the corner, past the shipyards. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. You can park it there. Nie, no jeszcze musiałem te parę metrów podjechać. No dobra. You're sure it'll be okay there? Sure. All right. Ale to jest wielkie. You're wrong. I'll eat your sweet meats. Now get out of here. Ej, a ja? Ciekawe, czy mogę wziąć? Też nie mogę. No ładnie. Znowu mnie zostawili bez auta. Tam widzę dominatora. Mam nadzieję, że nie... że YouTube mi nie zablokuje tego filmu. Oj, wait. Właśnie tam jadę. Zobaczę, czy Franklin jest w domu. Znowu się tekstury nie ładują. Dlaczego? Ja się pytam. Nie wiem, dobra, wjadę na autostradę i... No dobra, może być.
zaczepione tymi. Ja sobie tędy pojadę. I tutaj dopiero skręcę. Tak jadę. Nie, cięcia robić nie będę. Bo potem jeszcze się doliczać, ile minut trwało to, ile minut trwało tamto. Masakra. Ale może wezmę Infernusza. Będzie szybciej. Jeszcze dobrze zrobił mi miejsce. Kiedy powinienem coś gadać, siedzę cicho. Nie wiem dlaczego. Po prostu... Nie, może... Może dlatego, że... To jest GTA i raczej na serii z GTA nie gadam. Bo większość czasu, no to bohaterowie... tej przepięknej rozgrywki... I kulturalne, oczywiście, bez cenzury. głównie oni gadają. O, się Trevor zaskoczył. Już jesteśmy na forcie za kudo. Ile wrogów tutaj mam. Chociaż no wiadomo, to jest baza wojskowa. Byle jakiego pistoletu. Startuj szybciej! Chyba go zgubię. Przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra. Łatwo się udało.
Myślałem, że będzie ciężej. This is a big bird. Michael really better get those lessons. Wow. How you doing, Trev? Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Tak będziemy sobie lecieli. Kurczę, głośny jest ten helikopter. Czy dlaczego on jest taki głośny? Już jestem przynajmniej niedaleko. Kurde. No. Nie wiem, zaraz chyba wezmę i wyłączę te dźwięki. Siedziałem na nocy, zacząłem i drętwieć. Musiałem zmienić pozycję. Nagrywa się, na szczęście się nagrywa, bo nie wiem, co bym zrobił. Tylko szkoda, że ten Infernus poszedł się jebać. So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. It's a great idea. And tell him we need chips and dip and prostitutes. Oj, ten Trevor. Ale to B było pierwsze, więc zajmijmy się tym B. A jak się to B nazywa? FBI. FIB, przepraszam. Za to drugie sformułowanie... nie wiem, dlaczego mogę dostać karę. Kurczę, gdybym w Dicie 4 tak walnął, to bym już nie miał opony.
wiem, bo mam detachurkę, no tak, przyznam się, pobranego z neta, ale chciałem tylko przetestować, a na pełną wersję mnie nie stać. W ogóle kasy nie mam. Jedyne na co mam, no to ten. Italia i być może jeszcze uda mi się skołować nie na Arizonę, co wiem z tą Arizoną. Tylko na ten Nowy Meksyk. Now you We're straight. Oh, absolutely. Yeah, yeah. You killed people. You tortured people. You committed a litany of. Yeah. Here's the Franklin. Get your raid. Look at Franklin. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really? Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, oh. Good. The three cunts. Listen. Franklin. You need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. Yeah, nimi handluje. We need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck, sack them. We get some disguises. And we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General. Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Nie, ja wyciszę jeszcze na szybko muzykę. O. Ale nagle się pojawiło moje auto, chociaż przejechałem jak jakimś innym. Dobra, teraz do napadu. Alright guys, a few more details. Albo nie. We'll need boiler suits and masks for this job. Garbage truck. Let's get one from your park. Bring it back to the lot. And there's an auto repair place by the airport where we can get a tow truck. What else? Oh yeah. Get away. That would be nice. Get something fast and discreet. We park it off the road, a good distance from the lot. And make sure it ain't near something we'll crash into driving off.
That's it. All right, man, I got you, dog. What? Huh? I missed that. Maybe shout a little louder? Bite me. A, czyli mogę. Dobra. Jeszcze to się jak napadek zajmę. Dwa skoki na Meruader. Jeden na singlu, drugi na online. A także oni nam pomagają. Trochę dziwne. Ale prawdziwe. Sorry. Mi się wydało, czy ja ją ciągę pod sobą. Przez kawałek chyba ciągnąłem. Zero. Niestety będę wrednym. I go nie oddam. Piknie boczkiem. Kurczę, nigdy nie potrafię trafić w te głupie schody, no. Kurde. Wait, Void! One of you shits must be here. Hello, Trevor. I missed you. Hello, Wade. I missed you too. Hello, Trevor. Oh, there. Hey, Hot Lips, where you been hiding? No, nowhere. I got a knot the size of a baseball in here, all right? Needs a little, loosening up, all right? Oh. Massage me, motherfucker! Good, good. Trevor's hard at work, huh? Where's the surrogate child? Who? The boy! The stars in his eyes. Not like that. What's not like that? Oh, hey. Hey there. You and him, the old father-son issues? Gives me the fucking creeps. How's the leg rub? Oh, it's excellent. You want to go? No, I'm good, though. Hey, I called you boys here to discuss this job that I've been planning. The fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, all right? You own me. Hey, did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, all right? We keep him out, and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and have me arrested. Hey, it wasn't like that. Better not have been. I mean, like, you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, all right? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies, that's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know? A carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got... Not the... Fuck! Get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether Security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems, no major heat. Let's get going, all right? Let's take our slightly pasted vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks! Trevor swoje. Sandy Shores Airfield, bro. Czteroosobowe auto. Kurczę, miałem je pod nosem. Sandy Shores. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are work shy. Repeatedly.
but this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like, huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle-class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., okay? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated? If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me! Nice! Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still, Trevor, it's a business, Michael, an honest American business, and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to? We're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The Lost Motorcycle Club. Yeah, you're a serious businessman. I cannot believe this. The hard-working entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his 30s. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough me's, there's too many you's. Yeah. Z moją jazdą nie wiem, czy skończymy, czy... That's just what this world needs. Czy dojadę na koniec odcinka. It would be Darwinian. Hey, look, dude, we're helping you out. But if you think you'd be better off on your own... No, 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 hey, look, hey, just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to Sandy Shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get into said submarine then. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. He's gonna take off, pick up the submarine with me in it, and flying out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been testing. We'll get it, surface, you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter. How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Oh, there's easier ways. And this sounds extreme, T, even for you. Can't we rethink? And how deep are you into it? How deep? I've got a sub, I've got a big helicopter. I've been researching this since I got to LS. Those guys, Wade and his cousin Floyd, are expecting a paycheck. Same with my intel guy, Ron Jakowski. Who is a damn sight better than Lester, I might add. Okay, fine, I'll go along with it. Listen, Frank, if you want out, I understand. No, I'm good. I can do with a paycheck. That's the spirit! Koniec rozmowy, a my już prawie że na miejscu. And here's my submarine! Floyd, wait! Stand by the hangar. This is our chopper, I guess. No dobra, mam się już do cargo Boba. No to wsiadam. Imagine what this would be like if you hadn't taken those flying lessons.
Dobra, jakoś się udało. Dobra, szukamy. Chyba już wiem, jak nazwę odcinek. Podwodny świat Trevora. Zbliżam się już powoli do dna. Chyba. Nie, tylko do jakiegoś kamienia. Ale już jest gdzieś tu. O, dobra, widzę. Trochę nam to zajmie. Hey man, so got the thing. What is it? We'll know what it is when we can run some tests. Well, what it look like? What you think it is? Best guess, it was hooked into the rock, maybe on a fault line, so could be a seismic suppressor to combat earthquakes and tsunamis. Or no, potentially it's like a fusion reactor running on seawater. Like nuclear? Good kind of nuclear. And is this what your buyer was after? Yeah, well, for sure. No, we'll be paid, Frankie. We will be well paid. Troszkę nam to zajmie. Topside, we can go.
Powoli idę już na górę, no. Michael, ja jestem... Ja byłem na dnie oceanu. We got your coordinates, man. We're waiting on the surface. Nie poganiaj mnie, wynurzam się już. Go, a nie wiem jak szybciej. We're waiting on ya. Już jestem blisko. Get up here, man. Hey, what's your top side? We can go. No już, dajcie mi 5 sekund. Już jestem. Chciałem, żeby ich to bolało. Troszkę obrywałem. No nie! Really? No. Przynajmniej jestem na z drugiej strony góry. Kurde, znowu. Się gubię już czasami. Good to see you too.
What's it been? Huh? 10 years? After this, the government won't care how long it's been. They're gonna put you and everyone you ever knew on their kill list. And you! I thought you would be smarter than this. What'd I do? Stealing a super weapon to sell to the Chinese! Damn, T! This some nuke or some shit? I thought you said you spoke to him. Yeah, I did! Okay? Kind of. I mean, he was all woozy and shit. It doesn't matter, all right? It's done. We've got it. Well, we could put it back. You drop it in the sea by the time they get a salvage operation together. No! Oh, so you want a drone circling your trailer? We'll get you another score, Trevor. Oj, durny jest. You owe me! Wait, get in that chopper! Listen to whatever this fucking moron has to say. Okay! Alright, and on that note, I'm out of here. You won't be seeing me back here in a long time. Hey! We need a score! Remember! Man, I thought I was done not getting paid for these licks. Hello! Me too! I cały plan poszedł w chuj. Daj, on się chyba upił. Czy co, nie wiem, czy z nim wszystko dobrze. Teraz już chyba tak. Jest tu jakiś śmigłowiec? Nie. A nie, jest samolot. Dobra. Ale ja nie chcę wyścigów. No, ej. Wiem, że się ten samolot nie nada do ucieczki. Nie wiem, znajdę jakiś sportowy, czterodziejowy. Ah, brother O'Neill! Fuck you, man! Whoa, whoa, whoa! You're the guy stealing contracts! You burnt the farm, killed my brothers! You had too many brothers! They needed culling! You're fucking dead! Aren't we all? We live and we die, that's our curse! Jeszcze coś tylko sprawdzę. You wanna expedite the situation? Come, fucking find me! Vespucci Beach, Los Santos, you inbred hillbilly fuck! I'll be there, man! I don't know when, but I'll be there! Dobra, już jest coś do latania, więc bardzo dobrze. Jeju, wiem, że ten pojazd się nie nada do ucieczki, a się chce nim polecić do Los Santos. Ale... gówno zrobiłem.
hangers-on like you are fucking up this country. You are trash. Gin! Ja chyba już zdechnę. Dobra, tym razem nie mogę się wjebać w żadne drzewo. Ciekawe, czy coś mi zrobią, gdy przelecę nad więzieniem. Dobra, przeleciałem już przez nią. Kurczę, ledwo. Jeszcze psom nie uciekłem. Już gubię te gminy. To akurat nie było przemyślane. Znaczy to już chyba jest. Albo nie. Nie, po prostu idę na żegle. Już myślałem, że utknąłem. Oops. Wcześniej czy później wam ucieknę. Ten parking jest tam.
nadzieję, że tutaj wjadę. Dobra. Z flakami byłoby ciężej. Ała. Ale no cóż, ważne, że się uda. Co z tego, że dotrze w dosyć opłakanym stanie? Ważne, że będzie. Umiem latać! O, już nie. Nie wiem, zapewne napad już na pewno będziemy robili w następnym odcinku. Ej. Sanitation truck's there now, so don't you bother. Takie szybkie czterodrzwiowe. Już chyba wiem. Ten co ma Franklin, tylko że nauczy się nie jego. To jest w miarę. No bo to jest no, szybkie auto i czterodrzwiowe. Więc będzie gites. Tylko je trzeba znaleźć. Znaczy, no. Wiadomo, ja też przerobię, aby no, się gitam godnie. O, akurat... Gdy go szukałem, nie zawsze rzeczy martwe są złośliwe. Na razie jadę do Los Satos Customs, stuninguję i zrobię jeszcze te maski, co są te nieszczęsne i... A ukryję tam, gdzie kiedyś, gdy jeszcze grałem na singlu na Piracie. Albo nie, tutaj. Tylko je chyba, no i te, chyba przemaluję je jeszcze. No dobra. Napraw. No dobra, dam o, akurat czarny. Ja jeszcze powinienem dać kule odporne. Pancerz, koła, ulepszenia kuloodporne.
ty? Jimmy, Michael, Dick. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? La Mesa. Ty nawet nie wiedziałeś, że tutaj jest posterunek. Mamy trochę przejebane. Też szybkie auto. Nawet. Chociaż jeżeli chodzi o tamto, Michaela lepsze. I B, ubudu. Głupi kurcze, głupia skrzynka jaka. I'm making a personal injury claim. Po tym skoku, jeżeli coś dostaniemy, kupię Michaelowi jakąś posiadłość. Jakiś biznes. O. No i Michaelowi też. A Trevor już ma swoją firmę. Dlaczego to nie ma ręcznego? I dlaczego przez przypadek wcisnąłem F i znajdę się pewnie na drugim końcu miasta? Niestety. Dlaczego? Przykro mi, to było zamierzane. Jedzie ze mną. Albo wyskoczysz podczas jazdy. Ja się nie mam zamiaru zatrzymywać. Serio mówię, ja nie mam zamiaru się zatrzymywać. Dopiero u celu. Już myślałem, że się zatrzymam, ale się udało. Dobrze. Bardzo dobrze. Dostatecznie. Tutaj dwa infernusa aż. Nie wiem, na wszelki wypadek. Dobra. To już jest.
Just to say, I got us some headgear for this masquerade ball. Mam nadzieję, że to będzie szybkie i łatwe. Kto mi zabroni? Na multi, na online, żeby mi wyskoczyło. Twój stan psychiczny właśnie się pogarsza. Stałem, że ten sam, co ma franki, nie może go normalnie spotkać na ulicy. Tylko te tańsze, słabsze i tak dalej. No szkulek nie zauważyli. Jak? Już gubię te gliny. O, już coś wybucha. Pięknie. No, dobra, nareszcie. O, jest. Tylko mam coraz bardziej przejebane. Dobra, wykorzystam to, co potrafię chyba najlepiej. Pojadę do metra. Dispatch, we got eyes on the perp. We're in pursuit.
tutaj nikt nie powinien przyjechać. Tylko pociąg. No i fajnie. Może w nie najlepszym stanie to jest. Ale powiem, że zabiję policjanta i wybaczę. Przecież to jest FBI. Wiem, nie wybaczę. Nic nie było, nic się nie stało, na policję nie dzwonić chciałem. No dobra. Moi mili. Z przykrością oznajmiam, że to koniec już na dzisiaj. A więc. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zapraszam was również na następne odcinki z tej, jak i z innych serii. Głupie, czyli że... Główki, głupi kierowca. To... Tak, to je jedno. No, mam nadzieję, że wytrzymali się do końca. A więc... Jeszcze raz. Jeszcze raz się powtórzę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego. Pa, pa!